Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Szachy za kulisami i w pierwszym odcinku tej serii gościmy prezesa Kongresu Nowej Prawicy, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej, pana Stanisława Żółtka. Witamy bardzo serdecznie. I ja witam, dobry wieczór. Będę to prowadził ja, czyli Antoni Szostakowski oraz Liwia Jarocka. Jeszcze tylko proszę o szybką odpowiedź, czy wszystko z dźwiękiem i z obrazem jest w porządku, żebyśmy mogli skupić się na programie. Ja wszystko słyszę i widzę. No, zobaczymy, czy widzowie słyszą. Już widzę, że jest wszystko w porządku. Czy wszystko widzę i słyszę, to się zobaczy. No. Także może na początek pan powie, jak się pana przygoda z szachami zaczęła, no bo w końcu spotkaliśmy się na kanale szachowym. Jak to się zaczęło? Przygoda, no ojciec grał w szachy, tak amatorsko, ale dość dobrze grał w szachy, jak na amatora. No jako dziecko, tam kilkuletnie, no to tam przyglądałem się i zacząłem grać, no tam pierwsze ruchy, koty za poty pierwsze, gdzieś około 10 lat. No i czasem z nim grałem, czasem z kimś, prawda, i tylko tyle było. Potem jeden drugi znajomy grał w szachy, tośmy zdarzyło nam się grać w szachy. I to trwało tak aż do studiów. I to ten taki poziom miałem oczywiście beznadziejnie amatorski. Potem mi się zdarzyło gdzieś w sanatorium być przez miesiąc, coś tam w debiutów się pouczyłem. Bo to chodziło zwykle o zakłady, to znaczy zwłaszcza z takim innym kolegą, kto wygra, nie? Tak się złożyło przez ten miesiąc. Też się uczył debiutów, znowu zakłady, bo każdy z nas myślał, że jest lepszy. Prawda? I każdy drugiego zaskoczył. I potem tylko trochę jeszcze gry, a potem zamieniło się to wszystko w karty. Także moją miłością to się zrobił bridge i gra w karty, to już zawodowo. I zresztą żyłem z kart kilkanaście lat. A szachy poszły w kąt. I tak naprawdę od kilkudziesięciu lat, ja wiem, kiedyś tam 10-15 lat temu może raz zagrałem przypadkowo. Miałem przerwę długą. Znaczy no tam było jeszcze pewnie, no coś tam się zdarzyło jeszcze gdzieś tam z Korwinem, coś gdzieś tam. O, czy to takie drobiazgi kompletnie przypadkowe. Z panem Korwinem Mikke, zgadza się? To znaczy nie tyle z nim. Kiedyś byliśmy na takim turnieju, to czy symultaniczny, znaczy nie, no takie była taka mistrzyni Europa młoda, kobitka, która grała z kilkoma ludźmi na raz. Ja przegrałem. Korwin zdemisował. Tyle mogę powiedzieć. W studiu jakimś tam telewizyjnym. To tyle z nim grałem, a sam czy z nim bezpośrednio grałem w szachy, to chyba nie. Tylko wtedy raz jeden żeśmy grali. A grał pan w sensie koło siebie, ale nie ze sobą. A grał pan z jakimś innym politykiem może w szachy? Nie, nie grałem. Nie, nie mogę sobie przypomnieć. Chyba, że z kimś grałem, kto się zrobił politykiem, ale nie rozpoznałem tego. Ale czyli przed miłością pana, jaką był brycz, najpierw były szachy, tak? Szachy były pierwsze. Tak, no ale czy to była ale to nie była miłość, bo to innego jest brycz, gdzie to była codzienna gra, prawda? Znaczy codzienna, na pewno co nocna. Dzienna to tam rzadziej, jak się ciągiem grało parę dni, to tak. Natomiast szachy, no to była czysta amatorka. To po prostu lubiałem zagrać szachy, rzeczywiście. Żeby się popisać, kto wygra i tak dalej, no bo to fajne. Ale zawsze grałem z amatorami, no. Także to, no poza tam jednym momentem, no poza oczywiście tym, co powiedziałem, tym turnieju takim z tą panią, dziewczyną właściwie. Zapomniałem jej nazwiska niestety, a była wicemistrzynią Europy, także przegrałem oczywiście, więc nie ma co dyskutować. Wtedy coś tam jeszcze o szachy umiałem grać. No dzisiaj no to pewnie trzeba, tak jak później śmiałem przed chwilą z państwem, przed wieczką z państwem, prawda, pytanie, czy pionek do tyłu się cofa. No myślę, że ale oczywiście no w tym duchu, nie? No.
Ale znał pan odpowiedź na to pytanie. Pan tak tylko nas sprawdzał. No znam akurat. Na to pytanie jeszcze znam. Na które mi już nie pamiętam, który to się zobaczy. Tak, a czy woli pan brydża, czy szachy? No przez szach, w szachy nie grał pan, tak jak pan mówił, kilkadziesiąt lat, ale może czas no, na powrót. No to pewnie, no to ja już to powiedziałem. No to prawda, no, że muszę państwu powiedzieć, że wielokrotnie się już przymierzałem do tego w myślach tylko i wyłącznie oczywiście, żeby z powrotem, żeby zacząć grać szachy, nie? Żeby znaleźć, ale problem jest z tym, że na to potrzeba naprawdę czasu. W brydża to no, też oczywiście potrzeba czasu, sporo nauki poświęciłem na to, to zarówno zresztą na licytację, jak na rozgrywkę. Ale zwykle łączy się to z tym, że zwykle szukałem partnera, z którym wspólny język na rzeźbę. Mówię wspólny ogólnie, nie o nazwie brydżowej wspólny język. Dogadywaliśmy. No i to się zawsze wiązało z tym, że to się gra w dużych środowiskach. Jest przy tym zabawa, jest przy tym alkohol, jest przy tym dym. Poza tym miałem zwykle przewagę nad innymi, dlatego że po dłuższej grze naprawdę tutaj z ludźmi, którzy umieli grać, mówię o mistrzach świata, typu Wilkosz, typu Blajda. To potrafiłem na równo grać albo i wygrywać w późniejszym okresie, przy dłuższej grze. Ja mam dość dużą posturę, umiem dużo wypić. I pod koniec gry nieważne było, jak to umie grać, tylko kto ma jaką głowę, prawda? Więc to potrafiłem z nimi jak równy z równym albo i lepszy grać, prawda? W szachach tego nie ma. W szachach no jednak raczej picie alkoholu w szachach prowadzi dość szybko do kompletnego bezładu i braku myślenia. No chyba, że ktoś tam, nie wiem, jakiś spaski inny, to może tam potrafił, ale ja nie. Także jednak to moje życie było związane z kartami, nie z szachami. To jak już mowa o wspólnym języku, to jeszcze mam takie pytanko lekko humorystyczne, ale myślę, że pan jak najbardziej odpowie. Czy myśli pan, że w razie wypadku, gdyby w drugiej turze wyborów prezydenckich stosunek głosów byłby 50-50, to czy partia szachowa byłaby dobrym czynnikiem wyłaniającym zwycięzcę? O tak, tak, to prawda. Znaczy w normalnych wyborach na pewno tak. No wolałbym, żeby jednak wygrał ten, kto lepiej gra w szachy, niż ten, kto gorzej, jeżeli jest 50-50. Jednak w tych wyborach, a poza tym na prezydenta, sytuacja tutaj była nieco inna. Ja zawsze tu mówiłem, że bardzo lubię pana prezydenta Dudę i z różnych powodów, prawda? Natomiast nie namawiałem na głosowanie na niego, a nawet przeciwnie, z innego powodu. Choćby im bardziej byłby inteligentny, tym mniej bym na niego namawiał. Dlatego, że chodziło mi tylko i wyłącznie o jedno zastrzeżenie, że jest posłuszny rządzącym w kraju. A on ma stać na straży wolności obywateli i bronić ludzi przed tyranią rządu. I jakby był im bardziej inteligentny, im bardziej umiał wgrać w szachy, a był dalej posłuszny, tym byłoby gorzej. Więc w tym przypadku akurat nie. Dziękujemy. I jeszcze takie ciekawe pytanie. Wolałbym na mnie automat, który neguje na przykład ustawy, niż to, co się działo. To się dzieje. Jeszcze takie ciekawe pytanie od jednego z naszych widzów. Czy to początkowe zainteresowanie i gra w szachy w kilkadziesiąt lat temu pomogła panu w rozwoju w grze w brydża? Znaczy to, no, popisywałbym się, gdybym w tej chwili to dobrze oceniał, że to tak, że pomogło, albo i tak jakieś teorie wykładał. Mogę tylko coraz grubsza sobie założyć, prawda, że no pewnie tak, no każda nauka, która rozwija intelekt, no to pomaga tak samo w grze w brydża, no bo tam trzeba ćwiczyć umysł na szybkie reakcje, na przemyślenia. Szachy pewnie to dają, no. Ale to żadnych tu odkrywczych rzeczy nie mówię, ani od siebie.
To chyba jest znana prawda, także tylko powtarzam za innymi, że chyba tak jest. No, sam też tak uważam. Ale tylko tyle. Nie mam żadnych tu szczegółowych przemyśleń w tej sprawie. A czy może widzi pan powiązanie między szachami czy brydżem a polityką? Ponieważ to, wie pan, trzeba obierać często taktyki, strategie. No pewnie, że to całe stulecia, nawet już tysiąclecia mówiono, że gra w szachy to gra strategiczna, która uczy wygrywać bitwy i zarządzać krajem. Czy tak jest? No zapewne myślenie na wiele kroków naprzód no, czegoś uczy. Więc zapewne zapewne lepiej byłoby, gdyby przyszli politycy umieli grać w szachy. To prawda. I ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby do szkół wprowadzić naukę gry w szachy. Jako przedmiot nawet. Bywały takie sytuacje gdzieniegdzie i to mogłoby całkiem dobrze skutkować. Pomijając to, że nieco zmieniłoby charakter szkoły z punktu widzenia dzieci, tak jak na pewno lepiej, aniżeli z punktu widzenia umysłowego, aniżeli jakiś tam ten futbol amerykański, gdzie kończą uczelnie przygłupy, ale umiejący grać w nogę, prawda? Czy tam umiejący rzucać piłką. Więc to na pewno wolałbym to niż tamten wzorzec. I myślę, że tak, no to prawda. No faktycznie jakby się tak zastanowić. Tylko to nie tylko szachy, no gra w Go na przykład, albo jakieś tego typu rzeczy. Ja też chętnie bym wprowadził do klas, żeby uczyć się. Ona też, to też jest pewnego rodzaju, może nie tyle aż strategiczna gra, bo to nie aż tak jest, ale za to ucząca współpracy i rozumienia innych, bo na tym to się w ogóle karty na tym polegają. Tak wbrew pozorom zwykły poker. To dla polityka nie wiem, czy nie byłby najlepszy. W kolejności takiej. Poker, chyba szachy, bridge, jeżeli już by miało być. Prawda? Szachy strategicznie, poker po to, żeby umieć. Chodzi o psychologię, prawda? Chodzi o dyplomację, nie? Natomiast bridge to współpracy, jeżeli już z ludźmi. Nie? Ale szachy tak. Jednak mimo wszystko, jak miał prowadzić do szkoły, to szachy. Czy właśnie chciałby pan wprowadzić taki przedmiot obowiązkowy, czy na przykład taką pulę przedmiotów możliwych do wyboru, na przykład szachy, gry w karty? To raczej pulę. Oczywiście ja bym przede wszystkim chciał, żeby szkoły były prywatne, rodzice żeby decydowali, ale żeby był zwyczaj wprowadzania przedmiotu, albo taki przedmiot może być, to nie to, że tylko szachy muszą być na danym przedmiocie, ale może być jedno, drugie, trzecie, prawda? No ale gier jest wiele, prawda? Więc rodzice mogliby zdecydować, że tylko szachy, bo ja bym tu preferował szachy jako bardziej, ale oczywiście, że to musi być wolny wybór rodziców, nie dzieci. Dobrze, w każdym razie widzowie już dopytują się o partię, czy moglibyśmy zagrać z jakimś widzem wspólnie? Na takiej zasadzie oczywiście, że ręka, głowa, to jest taka znana gra. Dobra. No nie mam wyjścia, już się zdecydowałem, no to co mam teraz zrobić? No, nie rozpłaczę się i nie ucieknę stąd. Antoni no. będzie grał, a ja oraz pan Stanisław Żółtek będziemy mu mówić, którą figurą ma ruszyć. Więc poprosimy o wyzwania do Antoniego. Może chętnie zacznę, a potem co ja narobię, to potem wy się brońcie. No. O, tak też możemy zrobić, tylko prosimy, by te wyzwania były na tempo 10 minut z dodatkiem albo 15 bez. Najlepiej tak 10 minut z dodatkiem, żebyśmy mieli czas do namysłu i jeszcze byśmy mogli w tym czasie opisywać partię. Komenda, wykrzyknik, zagraj, to już widzę, że użytkownicy wysłali. Pierwsze wyzwania powoli docierają. Jaką, że tak powiem, konwencję przyjmujemy? Kto pierwszy, ten lepszy? Ja lubię grać białymi. Jak już, ja się kompromituję, to proszę mi. Chodzi mi o przyjęcie wyzwania, bo tutaj chętnych jest bardzo dużo.
To ja nie będę się wtrącał, to wy... No, to... Ja nalegam, żeby pan właśnie wybrał. No nie. To wy moderujecie tą sytuację. No może niech pan poda tam numer od... Nie wiem, ile Antoni masz wyzwań. Tak, na momencik. Raz, tu na 5 minut odrzucę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 wyzwań. Ja mówiłem, kurczę, że nie chcę grać, bo się kompromitować, a wyście obiecywali, że niczego, najpierw, że niczego takiego nie będzie. A teraz widzę, że kończył się jednak próbą kompromitacji mojej. Tu nie będzie absolutnie żadnej kompromitacji. Ale grać będzie Antoni. Także, czy mógłby pan wybrać liczbę od 1 do 10? 7. 7, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jedno nagle się, że tak powiem, usunęło, to na 10 minut to zagramy o taką partię. Dobrze. Czy widzi pan szachownicę? Widzę. Dobrze, to proszę podać figurę, jaką pan chciałby zagrać. No pion oczywiście. Nie będę koniem skakał na początek. Dobrze, zagramy niech w ten sposób. Okej. Okay. Daję obrona sycylijska, tak zwana. No ja powiem skoczek. I teraz pan? Laufer, ale dalej, tak jak hiszpański debiut. Nie. A że nie? Nie, momencie, wstrzymam się. Dobrze. To może goniec. No, jednak laufer. No, ja gońca nazywam laufrem. Nie wiem, czy to. Tak. Nie ma, że tak powiem. To okej, okay, tutaj. Tutaj, bo jeżeli tu by tak, poszedł tak, goniec, to, tak, jasne, to wtedy pionek atakuje, goniec odchodzi, pionek jasne, jeszcze raz atakuje, goniec odchodzi i można gońca stracić w bardzo łatwy sposób. Jeżeli tutaj pionki by się ustawiły, dlatego gońcem tutaj spokojnie. To może tym razem pionek. Dobrze, to może w ten sposób. I teraz odbić pionka. No raczej tak. Tak, chyba trzeba. Bo teraz które mają się ruszyć? Czarne, no. No teraz przeciwnik myśli. Tak. O, ruszył się hetmanem. No ja myślę, czemu nie? Ja lubię, żeby zaatakować koniem. To w ten sposób, tak mi się wydaje. Nie. Ups, to przepraszam. A, no może i tak. Dobra, niech będzie tak. Okej, okay, dobra. Okay. Dobra, na atak na ten. To może drugiego skoczka konia wyprowadzić teraz. Do przodu. A czemu? No dobra, no. Ja normalnie bym od razu zaszachował. Tutaj? Tak. Ale to wtedy go nie zbije. A Boże, to jest właśnie. No to trzeba uważać. Zdążyłem zapomnieć już. I teraz trzeba odejść skoczkiem jakoś mądrze. Tu skoczkiem na bandę to nie wiem, nie polecają. To ja może cofnę tutaj z powrotem. Mhm. Bo jeżeli skoczek by poszedł tutaj, to wydaje mi się, że pion idzie do przodu i tutaj są jakieś pewne problemy. Proszę, co dalej? Może figurki jeszcze wyprowadzić, na przykład gońca. A co pan sądzi? Ja zwykle w takiej sytuacji się chowałem roszadą. Zróbmy roszadę w takim bardzo razie. Na przeczekanie. Zobaczymy, co tutaj przeciwnik ma w zanadrzu. Co on chce tutaj zagrać. Ale my pierwsi zrobiliśmy roszadę, więc źle być nie może. Tak, wydaje mi się. Lubię, jak król jest schowany. Nie będzie żadnych z nim problemów, także myślę, że to jest najważniejsze. Nie.
Teraz przeciwnik myśli sobie trochę dłużej. Chyba jakieś problemy ma, tak mi się wydaje, że skoro tak... Ja jak grałem partię dawnymi laty, to z tym myśleniem to był właśnie główny problem. Jedna ze stron zawsze powodowała, czasem przerywały się partie, bo się nie dało wymusić ruchu na przeciwniku, albo na mnie. Teraz gońca wyprowadził i chciałby tu chyba skoczka nam zbić, tak mi się wydaje. Zaatakować. To może obronić skoczkę. Albo odejść, jak pan myśli? Myślę, że można by odejść nawet... Momencik. Skoczka. Momencik. Ale to obrońmy go laufrem. Dobrze. Gość jest tutaj wyprowadzony do przodu. No i wszystko się broni. Teraz zobaczymy, co rywal. Myślę, że mamy dobrą pozycję, także bez obaw. W międzyczasie, jeżeli macie do pana Stanisława jakieś pytania, to zachęcam do zadawania na czacie. My to wszystko kontrolujemy i czytamy. A tymczasem tak, przeciwnik odszedł gońca. Będę lepiej rozproszony. Co teraz? Teraz... Ja osobiście bym był zwolennikiem uderzenia uderzenia koniem na konia. W ten sposób? Tak. Sam bym tak zagrał, także to bardzo dobry ruch. Mhm. Bo przy okazji tutaj skoczek hetmana atakuje, więc jest zmuszony. Nie mają wyjścia. Tak jest. I teraz znowu nasz ruch tutaj wybrał bicie tak. Piątkiem. Te gońce się tak wzajemnie atakują. Tak, to prawda. Coś trzeba chyba z tym zrobić. Tak, ale ja bym nie chciał bić tamtego gońca, bo nie zamierzam wyprowadzać się w stronę tej. To może odejść. Jak nie wymieniać. Jedno momencik. Tam też było długie zastanawianie. Strasznie kusi coś z tą królową. Z tym otwartym polem. Ale... Tutaj? No nie. To skądżesz. Nie będę tak sobie marnował królowej nie mówię, że od razu, ale... Ogólnie na samobójstwo. Jakby hetman odszedł gdzieś tam, to może to tak być. Wiem. To prawda. Czyli jednak teoretycznie można by uderzyć tym laufrem. Tak mi się wydaje, że jeżeli tutaj zbić, to wtedy albo wieża musi... Albo jednak wieża jednak można, rzeczywiście. Tak, no to bijemy. Odbił wieżą. On zbił, czyli nie dopuszcza nas na to pole ładne. Tutaj. D6. To i prawda. Tutaj jego hetman też tutaj gdzieś się tutaj i w jedną i w drugą stronę patrzy. Tutaj pionek pod biciem. Tak, to prawda. No tym pionkiem wydaje mi się, że powinno się ruszyć. Tak, a spokojnie, nie stracimy pionka, także... Żeby taką obronną pozycję mieć. No. Tutaj ten goniec naszego przeciwnika strasznie słabo stoi. Jest bardzo ograniczony pionkami. I jeszcze czarne roszady nie zrobiły, a my tutaj zdrowy rozwój. Chwalimy się, tak? do czasu mata. Dobra. I przy okazji ta wieża też tak nie stoi za dobrze, ale tutaj uderzył od razu w centrum. Chcę otworzyć. Hmm.
Czy chcemy bić tego pionka, czy raczej nie? A tutaj dwie figury atakują, tak? Tego pionka, tak, to a jedna prawda. Broń. To prawda. Można no, ja nie... albo zbić. Ale tam. Ja bym rzeczywiście zbił tego pionka, jednak mamy potężną tutaj obronę. Tak, nie, niech się boi. To bijemy. No, pionkiem. Wydaje mi się, że to taki średni ruch. Mnie się bardzo nie podoba. Mi też właśnie. Chociaż gońca chciał sobie zawodnik otworzyć. To prawda, goń jest tutaj może. No i otworzył. Może wyjdzie. Otworzył. Ale nam też linia się otworzyła. Jak gońca swojego zabierzemy z linii, to możemy tam ładnie wieżyczkę ustawić. W ten sposób. Po tej linii, gdzie jest czarny król. No, prawda. To może w tą obronę taką typu na D3, żeby się chronił pionkiem, a... Tu gońcem, tak? No. Tak gramy? No, ja bym tak sugerował. To tak zagrajmy. Jeszcze można było tutaj też hetmanem wyskoczyć, ale tutaj ruch gońcem też jest bardzo dobry. Uciekł nam w roszadę. No to chyba trzeba wszystkie figury wyprowadzić. To jeszcze te nasze ciężkie figury do gry nie wyszły, także... Tak, to prawda. Nie wyszły. To ja myślę, że trzeba powoli wieżę uruchamiać na liniach. No dobrze, to może. Być może. Teraz ani tu wieża czarnego tu nie przejdzie, a nasza wieża jest bardzo aktywna, także... I też trzeba dodać, że mamy takie zdrowe pionki w dwóch wysepkach, a czarne je mają takie bardziej porozrzucane i niezłączone i te pionki mogą być w przyszłości słabe. Zgadza się. Tutaj, jeżeli ten pionek byłby tutaj, no to pionki się wszystkie bronią, a tutaj ten pionek na A6 troszkę odstaje, tak zwany pionek odstały, się na to mówi. W każdym razie. Poszedł agresywnie. Hetman tutaj nam skoczka atakuje. Widzę. Ciekawie zagrał. Chce nam spić po prostu skoczkę. No pewnie tak. To bronimy chyba, tak mi się wydaje. Bronimy czy odchodzimy? Ja... Czy odchodzimy tam na A4? Można tu, no, albo można tu. Się obronić, takie mamy opcje. Tam nie zaatakują niczym, bo pionki już są rozdzielone, więc ja bym jednak chyba... Tutaj? Stanął tak, w tym miejscu. No to zagramy tutaj skoczkiem. Jeżeli będziemy mieli jakoś bardzo mało czasu, to ja przejmę sytuację i tutaj przyspieszymy. Jeżeli pan pozwoli, oczywiście. Oczywiście. No, z wielką przyjemnością. Z wielką przyjemnością pan już nie będzie grał, tak? Tak jest. Nie będę się kompromitował. A, tu nas zaatakował. I tak, albo możemy zablokować, albo odejść. Tutaj... Myślę, że... Możemy po prostu pionkiem odgonić tego gońca, albo właśnie hetmanem gdzieś tam. Można rzeczywiście odgonić tego gońca pionkiem. On by ma kłopot. No tak, goniec musi teraz odejść gdzieś. No. Także. Albo się cofnie gdzieś w głąb. Albo tylko w to jedno miejsce. Tak, jeżeli poszedłby do tyłu, to troszkę bez sensu. Raczej tutaj bym odchodził gońcem gdzieś. Ale zobaczymy, co wybierze nasz przeciwnik.
opcje ma, że tak powiem, dosyć ograniczone, więc no, odszedł tutaj. No i co teraz? Trzeba chyba hetmana do gry wprowadzić. Moment. A, dobrze, przepraszam. Czy hetmana? Tak się zastanawiam nad Walda, odsłonięcie króla, bo można pogonić tego gońca, tylko że król wtedy nieźle jest odsłonięty. No chyba za dużo, tak mi się wydaje, że... No, ale pewien kłopot tam się robi. Ale goniec może tutaj jeszcze odejść, więc... Tak, może, co prawda... To tylko by wymiana była, także nie wydaje mi się... No tak, to prawda, no. Ale za to... No nie, rzeczywiście, to nie. To w takim razie nie jednak. To może tak hetmana wprowadzimy. Można by rzeczywiście uruchomić hetmana, żeby w końcu... W ten sposób? Zaczął żyć. A niech będzie, tak. To jest dobre, tak. Tutaj nie można, bo tu byśmy tak, go stracili. Tak. Więc tu, na otwartą linię, gdzieś może tu na nim zaraz wyskoczymy i tutaj na tego gońca gdzieś tam. No to zobaczymy, jaki będzie ruch przeciwnika. No oczywiście, ale takie plany na razie mamy. Tak jest. Już planujemy na jeden ruch naprzód, także nieźle. Zgadza się, o to chodzi w tym. Ktoś zaproponował, że może pan jako gość specjalny, że pan powinien ruszać wszystkimi pionkami jak hetmanem. Co pan mówi? No jak? Albo mieć dwa ruchy na jeden. No, może tak. Ja myślę też, że to niezły pomysł. Tak jest. No i czekamy o tu. Przeciwnik na razie też się nie spieszy, wykorzystuje swój czas. Jakieś problemy ma, na to wygląda. No tak, mamy tutaj rozwinięte figurki ładnie, hetmana, a ten goniec na bandzie, to co on tam robi? Nasz jest dużo lepszy. Tutaj goniec gdzieś tam na czarnego króla i o to chodzi, żeby właśnie wszystkie figury były aktywne. Jeszcze może nawet z drugiej strony gdzieś razem z hetmanem, by tam na przykład pionka można kiedyś zbić. Może zrobimy jakąś blokadę zaraz, jak są te pionki czarne, te w centrum. Oj, to na pierwszych. Tak. Tutaj. Możemy albo zablokować, albo odejść. Tak. Ja widzę. Albo właśnie chcemy wymieniać hetmany, czy nie chcemy? Bo jak chcemy, to się możemy zasłonić. A jeszcze nie wiem. Ja bym wymienił hetmany. To wymieńmy. Ja bym też wymienił. Ja też. Tu... Znaczy, nikt nie powiedział, że wymienimy hetmany. Jeżeli odejdzie hetmanem, to tutaj... Taki problem. To zbije już automatycznie. No to... Przyjemna. Tak, to była przynajmniej czysty ruch szybki. Tak, to nie musieliśmy się zastanawiać. Oczywiście. Tak jest. No i teraz jeszcze drugą wieżę wprowadzić i pozycja super. Czy chcemy te gońca zabić po prostu, tego czarnego? Przepraszam, czy... patrzyłam się gdzieś indziej, nie było ruchu przeciwnika. Już zagrał tutaj gońca. Przepraszam, akurat patrzyłem w bogi, nie. Na wymiankę zagrał. Oczywiście. I co tam odsłoni tego króla w tym miejscu? A ten król, to proszę się nie obawiać. Wiem. Tak. Nikt go tam nie zamortuje. Ja bym uderzył w tego gońca. To uderzamy. Zobaczymy, jak odbije. Jeżeli odbije tutaj pionkiem, no to wtedy ten pionek nie będzie patrzył tego pola, więc gdzieś tam odbija tym, także... Tutaj te pionki... Ja wiem, ale... Chętnie bym uruchomił konia na B, znaczy, na, przepraszam, na C5? Tutaj właśnie się zastanawiam. Na
może. No, momenciku, tak, może być. Tak, to jest bardzo dobry ruch. Bo pionki są w takim ustawieniu, że nie ma jak tego skoczka pogonić. Bo pionki, jak już się dowiedzieliśmy przed streamem, to tym nie mogą. Cofać, tak? Nie mogą tak, się cofać. Tak. Nie mogą. I on tu pionkiem chce gdzieś, może dalej. Ale czy to groźne? No na razie nie. Może tak wieżę zdwoić na tej otwartej linii E, na której stoimy nad wieżą tą przy królu o jedno pole, czy o kilka ruszyć. No, może i by można było. Chyba, że pan ma jakiś pomysł. Ale to, no ciągle myślałem o tym koniu. Tak się zastanawiam tutaj nad... Tylko gdzie tym skoczkiem iść, nie? Jakoś no jest takie miejsce jak E6. No tutaj to pionek jeszcze będzie. Znaczy, może przepraszam, nie E6, tylko... tu jest wieża na tym, zgadza się. Tutaj też nie za bardzo. Nie, on dobre miejsce ma, niech sobie tam tak, stoi. Tak, skoczek stoi. Rzeczywiście, różne wieże po prostu do przodu. Niech będzie tutaj, drugą wieżę tutaj. Teraz jak jest poniżej minuty, to może Antoni dokończy tę partię, a pan odpowie może na pytanie z czatu. Co okay. pan myśli? Okay. Dobrze, to było, padło takie ciekawe całkiem pytanie, czy zamieniłby pan swoją karierę polityczną na karierę szachową? A ja jeszcze dodam do tego pytania, czy zamieniłby pan ją na karierę może brydżową? Jako takie rozwinięcie. Na karierę nie, ani na jedną, ani na drugą bym nie zamienił. To, co robię w polityce, to ma kilka poziomów sympatycznych dla mnie. Po pierwsze, żyję w otoczeniu ogromnej liczby ludzi, a mnie się to podoba. Tak prywatnie. Po drugie, chcę coś zrobić. Szachami i brydżem to ja mogę jedynie co zrobić? No tyle, że zostanę mistrzem świata, na co szansa jest dość marna i będzie moje nazwisko znane, nie? Natomiast świata nie zmieniam kompletnie, prawda? Więc po prostu jest to tylko tak. Równie dobrze mogły być zawody, no, ja wiem, no, to też można by jakieś inne tam sportowe, sztangę podniosę, czy powiedzmy, nie wiem, w go będę grał, też wiele takich gier jest, prawda? Więc nie, tym świata kompletnie nie zmienię, więc tu mam dwie rzeczy. Jedna to jest otoczenie ludzi podobnie do mnie myślących, z czego jestem zadowolony i mam nadzieję, że do końca życia tak będzie. To jest nie do przecenienia po prostu. A druga sprawa to, że mogę coś zmieniać na świecie, nie? A grą szachy ani brydżem niczego nie zmienię. To jak już pan zaczyna mówić o sporcie i podnoszeniu rangi, to czy jest jakiś taki sport, który w wolnym czasie pan albo w dzieciństwie uprawiał, albo teraz lubi pan sobie, nie wiem, pobiegać? Czy pograć w coś właśnie? Ćwiczyłem, w sensie, że ćwiczyłem i chodziłem tam na treningi. To tylko karate Kyokushinkai. Ale to tylko tam niezbyt długo, 2 lata ćwiczyłem u drewniaka. Natomiast tak, no to ze sportowych rzeczy nie ćwiczyłem żadnej gry poważniej. Łaziłem po górach bardzo dużo. To był mój ulubiona zabawa, samotnie zwykle. Włóczyłem się po prostu po lasach, spałem w igliwiu i tak dalej, to wiele lat. To tylko lubię, no jedyny sport, który coś tam umiałem grać, to była siatkówka. Siatkówka, ping-pong. Bo w piłkę nożną byłem marny. Biegać nigdy nie umiałem, szybko biegać. Więc właściwie poza bójką i łażeniem po górach i ping-pongiem to nic wielkiego. No i siatkówkę coś tam grywałem, to wszystko. Natomiast to było wszystko kompletna amatorka. No może poza tym karate, no ale to też była właśnie amatorka, co to jest 2 lata treningu, nie? Także jakichś takich bardzo poważnych sportowych żadnych osiągnięć nie miałem. W sensie poza ewentualnymi właśnie bójkami ulicznymi, co
czasem zdarzało mi się oberwać i wygrać, ale trudno to zaliczyć do jakiegoś wyczynowego sportu. Ale to jak pan mówi o wspinaczce po górach, to jak pan... Nie spinałem się po górach. No, chodzenie, tak. To włóczenie się po górach, w ten sposób. Lubiłem wziąć na przykład, a ja mówię, to były takie czasy, że to nie wszędzie było jedzenie, nie wszędzie, więc nosiło się ze sobą czasem plecak typu 45 kilo, nie? Jedzenie się miało na tam tłuszcz i konserwy na miesiąc, nie? I się włóczyło po lasach przez miesiąc, czy po górach, nie? I mnie się to podobało bardzo. Czyli jak ma pan do wyboru wakacje nad morzem i w górach, to w górach? To znaczy na pewno nie pojadę nigdzie, gdzie jest pingwinowisko. To, co ludzie lubią być wśród dużej... Ja bardzo lubię teraz, bardzo lubię pojechać z ludźmi innymi, żeby ognisko zrobić. To jest moja ulubiona rzecz, to jest ognisko. Zaśpiewać, napić się, więc towarzystwo jest bardzo przydatne. Teraz nie za bardzo bym się włóczył samotnie po górach. Jakoś mi to przeszło, wtedy jakoś tak miałem. Raczej wolałbym, ale w niewielkiej grupie, nie jakiejś dużej. Więc tam, gdzie jest dużo ludzi, mnie tam nie będzie. Na dodatek nie znoszę siedzenia w jednym miejscu, typu jakieś opalanie się, jakieś takie rzeczy. To dla mnie jest jakaś tragedia. Po prostu nuda śmiertelna. Tego, czego nienawidzę, to nudy po prostu. Co innego, spływ kajakiem, to lubiłem zawsze robić tak samo. To gotów jestem robić sam albo w pojedynkę, a najlepiej z jedną towarzyszką, prawda? I to można bardzo długo spływać i nie nudzi się. Zmieniają się krajobrazy, zmienia się sytuacja. Natomiast nieprawdopodobne jest dla mnie to, że ludzie gotowi są jechać w miejsca, gdzie jest tysiąc innych ludzi i żyć w jakimś takim obozie koncentracyjnym, kurczę, no bo to tak mi to wygląda, nie? No i tyle. Nie rozumiem tak samo ludzi, którzy jadą w lecie do ciepłych krajów. Dla mnie to jest jakiś horror po prostu istny. Nie wiem, czy z powodu mojej tuszy, czy nie, ale niezależnie, jak byłem dawniej szczupły, też tego nienawidziłem. Pytanie z czatu. Czy kim chciał być pan w młodości? Czy już za młodu miał pan jakieś, że tak powiem, tendencje ani polityczne? Czy... Ani strażakiem, ani kosmonautą nie chciałem być nigdy. Tak zacznę. Tak naprawdę, kim chciałbym być w młodości? Szczerze powiedziawszy, nie miałem jakichś takich skonkretyzowanych planów, kim chcę być. Chciałem sobie na luzie żyć tak, jak chcę. I tyle. Jedno, co sobie życzyłem i udało mi się to przez życie przejść. To mało się komuś dało. Nigdy w życiu nie miałem nad sobą pana ani pracodawcy. Nigdy. O. Jedyny raz, jak byłem zatrudniony w życiu, znaczy no pewnie tam w Stanach jak byłem, fizycznie pracowałem, niby był pracodawca, nie? No ale to traktowałem jako taką dorobczą przypadkową, no bo tam pół roku pracy miałem i to było powiedzmy pensja 300-letnia w Polsce, nie? Więc to wyłączam to jedną rzecz, ale nie byłem ubezpieczony oczywiście, nie byłem formalnie zatrudniony. Jedyny moment, kiedy w Polsce byłem zatrudniony formalnie, to byłem, jak byłem wiceprezydentem Krakowa, to lata 97-98, ale też nie miałem na sobą pana ani pracodawcy, dlatego że wtedy, jak byłem wiceprezydentem, to byli wiceprezydenci. Prezydent nie mógł mnie zwolnić, nie byłem zastępcą prezydenta, ani miałem własne polityczne cele i to odwrotnie, prędzej prezydent był ode mnie uzależniony niż ja. Także nikt mi nie mógł nic skazać przez całe życie. Mhm. A to był w pewnym momencie pana życia taki zew, który pana pociągnął po tę politykę, czy jak to się właściwie stało? W czym rzecz? Ja miałem zawsze przekonanie takie bardzo wolnościowe. I co ciekawsze, mówię tak do powiedzmy do 91 roku, ja i paru moich przyjaciół mieliśmy podobne poglądy i myśleliśmy, że zawsze tu, może nie wyśmiewaliśmy się, ale mieliśmy niezbyt dobrą ocenę większości ludzi, że nie rozumieją, co to jest wolność, nie? I myśleliśmy, że tak będzie na zawsze, a tu nagle kolega mi mówi, patrz, tutaj jest taki Korwin-Mikke i Partia Unia Polityki Realnej, mówią to samo, co ty. No patrzę się, kurczę, no faktycznie,
chyba przeczytał, ale, albo usłyszał, co mówię i powtarza. Śmieję się teraz. Nie? Poleciałem, zapisałem się do UPR-u. 2 lata byłem tylko członkiem, bo byłem, miałem swoje zajęcia i ten. W 93 zacząłem się bawić polityką, czyli wystartowałem do Parlamentu Polskiego z 24 miejsca. Razem z żoną żeśmy latali, rozdawali ulotki. Byłem takim mięsem armatnim. Chcieliśmy przegonić z 23, co nam się udało. Byliśmy zachwyceni tym i od tej pory potem zacząłem w oddziale funkcjonować. Sam zacząłem organizować sprawy oddziałowe. Ni stąd, ni zowąd. Planowałem, że przez 30 lat na pewno nic z tego nie wyjdzie. Zawsze mówiłem, że to my będziemy tylko mówili o tym, a natomiast zysku politycznego nie będziemy mieli. A tu nagle rok później zostałem radnym miasta Krakowa, potem wiceprezydentem, szefem, burmistrzem dzielnicy i to, i to parę kadencji. I przypadek jakoś tak sprawił. No i byłem związany z tą Unią Polityki Realnej. Jak się wewnętrzne sprawy, kłopoty porobiły, no to założyliśmy wspólnie Kongres Nowej Prawicy. I tak dzisiaj trwam przy swoich wolnościowych poglądach i nie zamienię tego na nic innego. Mhm. Dobrze, w międzyczasie skończyłem już partię. Może zechciałby pan zerknąć na, że tak powiem, ostatnie dopracowanie. A widzę, że tutaj... No to koniec gry, no właściwie jest, nie? No biały wygrały. Koniec gry no. Jest, że tak powiem, już jakiś czas temu, ale jak tutaj skończyć? Czyli ruch tych jest? No nasz ruch, ruch białych. Aha. Tu mamy króla. To na tyle jest chyba przewagi, że po prostu można iść na wykończenie się, prawda? Na pewno można tak podejść. Można, ale na wszelki wypadek ja bym zawsze poszedł w obronę tych pionków najpierw, koniem, żeby nie marnować tego. Czyli koniem na B, na C6. No to, to wtedy tego pionka tracimy. Jeżeli nastąpi tutaj skoczkiem, no to on może królem zbić. Tak, no tak, tak, faktycznie, o kurczę. No, a tutaj ważne, żeby tego pionka nie stracić. Kompromitacja, no tak, no, to tak. Nie... No, nie, są, nie są proste. To była taka. Racja. Tak, tak. No tak, wszedłem w ten zaślepiłem się, no zgadza się. Tutaj tylko tam wiem, no, do tego konia jakby przegonić, koniec zabawy, nie? No to wiadomo. Tak, tak. No to i prawda. Akurat w tej pozycji można go tak taktycznie bronić, tak. Co nie jest takim łatwym ruchem, ale Antek, tutaj pokaż, jak zagrałeś. No. Jak pan zauważy, to chcielibyśmy dorobić hetmana, tak. Ale skoczek. Na przykład hetmana, na przykład. Hetmana, wieże, na cokolwiek, tylko żeby tak móc jest. To dorobić. I broni tylko skoczek. I właśnie trzeba go odciągnąć od tego pola. A czy tak szczerze, bo jeszcze te piątki z prawej strony są kompletnie zablokowane. Nic, można odejść nawet królem, jeśli nic nie stanie. Tak, ale można wybić od razu. Także... I można je nawet od tyłu wybić, jakby się chciało. W ten sposób, tak? Bez problemu, prawda? Zgadza się. Także całkiem nawet od tyłu, nie? Ten koń się i tak nie ruszy, ich, no bo koniec gry. Więc spokojnie można pomaszerować królem i ten. I je wybić, nie? Nawet gdyby nam wybił król z tej strony, to też by się nic nie stało strasznego. Nawet jak król w koczkę wbije, to te piony tam pójdą i... Tak, no, tak, tak. Żeby jeszcze jakkolwiek się tutaj nie ruszy, to i tak musi wygrać biały. Tak, ale jeszcze... można od razu. No można, no. Antek. Można, no tak, tu nie, ale ten jest broniony. Ja bym jeszcze tym królem poszedł jednak punkt wyżej. Broniąc króla, a koń broni, bronić konia, a koń broni pionka. Bo dzięki temu bardzo szybko mam na ruchy tu dookoła. Niech teraz on coś spróbuje zrobić. No on by mógł zagrać na przykład tak, ale to wtedy chyba no. Królem po pionki. Wtedy nie... Czy nie? Nie wiem, zastanawiam. Załóżmy, że tak idzie, nie? No on by tutaj... Jak może cofnąć sekundkę. Dobrze, proszę bardzo. Tutaj... Jakby on tam poszedł,
tutaj można spokojnie, ale a nawet można koniem pójść na wymianę konia. Nie są to najlepionka, ale jak już koń zniknie, to już w ogóle koniec będzie zabawny. No tylko tu jest taki jeden problem, że on tym koniem ucieka i blokuje pionka. Ucieka, zgadza się. I może zbić tego pionka, nie? No ale to możemy teraz wytłuc te pionki z prawej. Możemy tak, tego następnego, na przykład. Potem tego. No, no tak, tak też można, tak też byśmy wygrali. No. Ale tutaj pan zasugerował taki plan, żeby królem podejść tu i żeby skoczkiem tu, żeby tego skoczka wygonić, prawda? No. Jeśli byśmy zagrali skoczkiem tutaj od razu? No tak, no mamy królówkę jak walnie, no tak, to prawda. A on za bardzo nie ma wyjścia, bo no tak, jest no, szach i atakujemy skoczka, jeżeli nie ma, no tak, nie ma jeżeli wyjścia, zbije, to mamy hetmana. No jeszcze szybciej. A jeżeli idzie, to też bicie i skoczek więcej. No tak, więcej. Ale cokolwiek by się nie zrobiło i tak się wygra, więc partii w tym momencie grać nie ma co dalej. Nie, nie no, partia już się zakończyła, także... No, no. Jest takie pytanie, czy widzi się pan kiedyś może w roli streamera właśnie? Takiego, wie pan, streamy na żywo, live, znaczy właściwie pan często w takich uczestniczy, ale czy mógłby pan takie na przykład prowadzić regularnie jako gospodarz? Ja jako gospodarz, znaczy ja w ogóle zacząłem regularnie coś takiego robić w formie Q&A, nie? Co niedzielę. O 20, więc jak wiecie państwo, ostatnie 4 miesiące to miałem codziennie po kilkanaście wywiadów ze mną albo ten Q&A, który ja prowadziłem. Znaczy ja, przepraszam, no Norbert Czarnek. No teraz poza sporadycznymi oczywiście wywiadami, tak jak dzisiaj, albo tego typu spotkaniami, no to jestem stały, co niedzielny. Tylko że no cóż, skończyły się teraz te 5 miesięcy, jeszcze wakacje są, no ja bym też chciał coś, chociaż parę dni swojego życia mieć, nie? No więc jakoś tam od września, października na poważnie zaczniemy się organizować jako ci, którzy się wpisali po tym dziwnie niespodziewanym sukcesie internetowym i gwiazdorskim. Przypadek jakoś to sprawił. Więc sporo osób się wpisało i będziemy organizowali wspólnie jakąś organizację, prawda? Którą będziemy zdobywać wybory do parlamentu, do samorządu. Natomiast streamer, no to raczej chyba ktoś, kto to organizuje jest, nie? A nie ten, który występuje. Bo w Q&A, no to ja występuję właściwie takim streamerem, no to raczej jest Norbert Czarnek. Ja nie nadaję się na kogoś, kto to urządza tego typu rzeczy. Raczej szukam kogoś, kto mi pomoże i kto to będzie organizował. Dobrze, czy miałby pan ochotę na jeszcze jedną partyjkę, czy już wystarczy? Nie, wystarczy. Dobrze. Może być partyjka, ale musiałoby być kiedy indziej. Musiałbym siąść z kimś, zagrać ze dwie, trzy partie i przypomnieć sobie, bo widzę, że na samym początku to w ogóle dopiero zacząłem po paru ruchach coś kojarzyć. Pan stanął swoją drogą. Proszę? Robił pan bardzo dobre, zdrowe ruchy i Antoni dzięki temu wygrał partię. Wiem przecież, no inaczej nie miałby żadnych szans, no, gdybym ja tego nie zrobił, no jasne. Tak to widzę. A jeszcze mam takie pytanie, jak pan mówi, że chciałby pan mieć kilka takich dni dla siebie, że nie, że ile tych tam streamów, ile można rozmawiać, to co pan w takim dniu, całym wolnym dniu dla pana, co pan by, na co miałby pan ochotę? Co zrobić? Ja? Czy pan... Prawie nic, to znaczy poczytać, poglądać, na luzie pobyczyć się i wieczór zakończyć jakąś biesiadą. Klasyczną biesiadą, po prostu, jak to rozumiemy, my Słowianie. Także zachęcamy jeszcze do zadawania przez te kilka ostatnich minut panu pytań. Parę dni już sobie takich już wykombinowałem oczywiście od czasu wyboru, no ale to nam parę dni, ja tu chciałbym mieć częściej.
Rozumiem. Było pytanie, czy można by się z panem umówić na szachy w Krakowie. A, no właśnie, to oczywiście by się ktoś umówił, mówi pan, no, jak ktoś tam się pyta, prawda? Tak, ktoś na czacie. A, no to znowu, no bo to jest jeden problem, no bo ja nie pójdę tak na szachy od zmarszu, musiałbym troszkę jednak wsiąść, zagrać z kimś najpierw jakimś znajomym ze dwie, trzy partie i potem dopiero bym poszedł, żeby sobie przypomnieć, nie? Grę. Więc to jest dla mnie dość spory czasowo i organizacyjnie wysiłek. Więc co? Tym bardziej, że jak ktoś się chce umówić na szachy, to ja wiem o tym, że on zapewne umie grać. No to nie jest tak, że z pierwszym lepszym. Więc wiecie państwo, to tutaj ja tu się próbuję rakiem wycofać z czegoś takiego. Ale ktoś tutaj też pisał, że chciałby się z panem umówić na taki i na szachy, i na jakiś napój przy tym, więc wie pan, to chyba to tak. Takie towarzystwo spotkanie to bardziej. Możemy się spotkać, pewnie się możemy spotkać. Jakby kontakt dał, to bo ja organizuję takie spotkanie. Znaczy pierwsze spotkanie, jakie takie, no tu w czwartek mamy w Stylu w Krakowie. No to jest najpierw spotkanie, to jacyś tam doktorzy z UJ-u to organizują. Najpierw zapewne będzie parę pytań, dyskusji i tak dalej, ale pewnie jak to jest w knajpie, no to tam się potem siądzie na dłużej jeszcze i tak dalej, nie? Więc zapraszam, to jest o 18 w czwartek na Gołębiej, taka knajpka Styl. Natomiast potem chcę zrobić spotkanie z takimi ludźmi, co się wpisali jak gdyby w tą strukturę, co to mamy tworzyć. Pierwsze z Krakowa okolic, nie? No to w następnym tygodniu będę robił takie spotkanie, które oczywiście jest najpierw spotkaniem, a potem zamienia się w biesiadkę, no to tego typu, nie? To w swoim lokalu. Więc jeżeli ktoś by chciał w ten sposób, to niech da znać. Wyślę. Na stronie. Na stronie jest kontakt, prawda? Jeżeli, także, proszę? Na czacie. Już, bo kolega mi mówi, bo ja się go pytam jak. Stanisławżółtek.pl. A, że Stanisławżółtek.pl. Tam, jeżeli tam da znać, no to ja wyślę mu zaproszenie. Też. No i tak pan wiesz, to powiedział, że w czwartek jest takie luźne spotkanie. Tak, ale ono jest, to nie organizuje, to ja tylko jestem zaproszony. Także, no ale zapewne no, potem się siądzie, no, wiecie państwo, jak to wygląda. Tu widzą, podesłałem link, żeby właśnie mogli się dowiedzieć i mogli też się z panem spotkać. I myślę, że to moment... Na upartego, kto wie, może na te szachy by się dało mówić, ale to wolałbym w tej chwili nie tu publicznie z kimś się umawiać na szachy, bo to... Ja mówię, obowiązek, jak już raz dam słowo, to muszę wykonać i potem mam no kłopot, że mam to pierwszeństwo, nie? No i... A tymczasem różne rzeczy się dzieją. No nie chciałbym sobie uwalić się gdzieś tu zbyt dużego czasu. Na... To proszę widzowie drodzy, prywatnie na stronie, którą zresztą wspomniano, Antek podlinkował. I tam prosimy się umawiać, jeżeli taka wola. Słowak, zawodnik bardzo silny zresztą ze Słowacji, pyta się, kiedy będzie pan na Słowacji? Oj, często jeździłem na Słowację, no ostatnio akurat nie, ale tak do 2015 roku, tam 14, to często jeździłem, a zwłaszcza typu 2000 lata, początek, to co roku tam jeździłem, bo mi się podobała Słowacja. Natomiast ostatnio rzeczywiście nie jeździłem. No w tym Europarlamencie byłem, a od roku są bez przerwy te wybory, jedne, drugie, trzecie, prawda. Czwartej, no więc po prostu miałem potwornie zajęty czas i jakoś nie wybrałem się. Ale pewnie planuję, jest to niedaleko, bardzo ładny kraj i ma ten urok, który ja tu wspomniałem. Mianowicie ma inny sposób osiedlania się mają Słowacy. Oni są skoncentrowani tutaj północna część Słowacji jest mniej zaludniona, a południowa część Polski, w której mieszkam, jest bardziej zaludniona w Polsce. Czyli jak tam jadę, tam jest mniej ludzi po prostu, nie? Na dodatek sposób osiedlania się w Polsce to jest wzdłuż dróg, wszędzie są domy roztrzepane, a tam są skoncentrowane w miasteczkach i są duże, bardzo duże tereny puste.
lasy tego typu, mniej ludzi jest, nie? Dlatego mi się zawsze Słowacja podobała pod tym względem. Więc wybieram się na Słowację, no, ta, w tej chwili mogę powiedzieć, jak co prawda od paru lat, jak Sójka za morze. No, wybieram się i jedyne, gdzie jeździłem, to na Ukrainę, bo tam jest jeszcze, potrafi być pod tym względem ciekawi przyrodniczo. I na spływy na dnie jest niesamowity kraj po prostu. Nie mówię o tym, że de facto nasz kraj, prawda, nasza historia tam jest. Więc nie odpowiem porządnie, no, kiedy się wybiorę na Słowację, no bo nie wiem, no. Planuję to robić, no. Planuję to zrobić, ale nie wiem, no, ja w tym najbliższym czasie nie pojadę na Słowację, bo nie widzę, że czasowo nie wyrobię się. W zimie, chyba że w zimie na narty, no, jeżeli to tak. O, czyli pan na nartach też jeździ. No jeżdżę, ale no też nie jestem żadnym orłem, nie? No wiadomo, no. Także no ostatnio jeździliśmy, no bo kupiłem sobie, co mi się spodobało, Bieszczady. Kupiłem sobie skutery śnieżne, bo tego dawniej nie miałem. I tam na skuterach, jak się wyjedzie na Połoniny, no to naprawdę jest cudownie. Ja przy okazji kombinowaliśmy z tym jazdą na nartach za skuterem, żeby go używać jako wyciąg. Różnie to wychodziło, prawda? Ale kilka lat, 3-4 lata już tak jeździmy, na zawsze 2 tygodnie, bo tam ten śnieg jednak jest. No, w tym roku, jak byliśmy na no, styczeń, luty, niestety w tym roku po raz pierwszy w Bieszczadach chyba, odkąd tam bywam, nie było śniegu, tylko na wyciągach był. No, to na wyciągi, żeśmy chodzili, bo tam było naśnieżanie. Więc jeżdżę na nartach, ale ja mówię, no, nie jestem orłem. Jeszcze pytanko takie, bo są zawody Mistrzostwa Polski w szachach administracji publicznej. Czy kiedyś może by pan zagrał w takim turnieju? A, pewnie już dawniej myślałem, że się nauczę gry w szachy i zagram. To zwłaszcza po tym okresie, kiedy coś tam się nauczyłem, to co państwu mówiłem, przez miesiąc co się uczyłem. Nic innego nie robiłem, tylko miesiąc się uczyłem debiutów. No i ponieważ króciutko się uczyłem, to spowodowało, że podniosłem o 3 poziomy swoją siłę i po 2 miesiącach straciłem ją prawie do zera z powrotem, nie? Bo zapomniałem wszystko. I tyle, nie? Więc wtedy myślałem właśnie o tym, że jednak ja tam będę w szachy grywał w przyszłości. To było dawno, ja byłem na studiach, to się pouczyłem i takie plany miałem nawet, że zabiorę się za szachy. Ale jak to z wieloma planami skończyło się na tym, że potem zacząłem w co innego grać. Nie sądzę, żebym, ja nie sądzę, dzisiaj jak się tak patrzę na to, nie sądzę, żebym w tego typu turniejach szachowych, a zwłaszcza typu tych w lidze szachowej tego typu grał, bo wymagałoby to ode mnie sporego poświęcenia czasowego, bardzo dużego, żeby cokolwiek się nauczyć, żeby tam nie pajacować, no to jednak musiałbym te, no nie wiem, no przynajmniej na dobry początek z pół roku się pouczyć, nie? Żeby w ogóle tam zaistnieć, nie? A potem dalej poświęcać czas, no. Także to chyba się już na to nie przemogę. Także aż tak dalekosiężnych planów to nie mam. Jeszcze pytanko odnośnie brydża. Czy grał pan w parze z panem Januszem Korwinem-Mikkem kiedyś? Znaczy, w parze, ja grałem z nim bardzo często na turniejach, więc przeciwko niemu grałem, prawda? Na turniejach mówimy o parach, nie o meczach. Więc on przyjeżdżał do Krakowa, do Rabki, w różnych miejscach na świecie, żeśmy się spotykali. On taki języki, on miał nawet takie ambicje, żeby stworzyć swój język, typu Sosna, coś takiego. Ja nawet się tego nauczyłem i nawet z kolegą to graliśmy. Ale odeszliśmy od tego, jednak to nie było wystarczająco dobre. Więc spotykałem się z nim na turniejach, więc grałem z nim przy stoliku. Mogę w ten sposób powiedzieć. Natomiast nie byłem nigdy z nim w parze. Nie mogłem zresztą z nim być w parze, bo żeby być z kimś w parze, to trzeba z kimś takim poćwiczyć, pouczyć się razem. A przecież on mieszka w Warszawie, ja w Krakowie. I nigdy nie zaszła sytuacja, żebyśmy próbowali być parą brydżową. Skąd zresztą? Ja go, zresztą pierwszego poznałem go jeszcze w latach 90. oczywiście, 80. go poznałem, nie w 90., przepraszam. Więc dużo wcześniej niż z polityką, bo to było coś wspólnego, nie?
Więc przy stoliku z nim wielokrotnie grałem. Wielokrotnie, natomiast nie był nigdy ze mną w parze. Mhm. Dobrze, myślę, że już pana czas wyczerpaliśmy, także dziękuję serdecznie, że pan... Natomiast nigdy z nimi w meczach nie grałem, bo pan Korwin chyba nie grał nigdy w meczach, nigdy w lidze nie był. Więc po prostu, a poza tym ja nie grałem, znaczy ja tu grałem tylko w regionalnej lidze, prawda, bridge'owej, bo ten bridge potem zwykle był taki, że to trzeba było zarabiać na życie, więc to nie w lidze, tylko potem się przenosiło do prywatnych rejonów. I ten, więc w meczach nie grałem, tylko w turniejach tych parowych. Z Korwinem. Dobrze, także dziękujemy serdecznie, że pan przyjął nasze zaproszenie. To był dla nas wielki zaszczyt oraz wielka zabawa, naprawdę. I widzom się podobało, nam się bardzo podobało. Mam nadzieję, że pan też oryginalne podoba. Spotkanie i wywiad nietypowy, inny od innych, także ciekawy, no, zapamiętam go na pewno. Więc może jeszcze kiedyś się spotkamy. Bardzo chętnie, ale dajcie znać przynajmniej dwa dni wcześniej, żebym chociaż rzucił okiem, przypomniał sobie, odłożył no, szachownicę i przypomniał sobie, jak się gra w bridge. No, Boże, w szachy. W szachy, jak figury chodzą. Tak jest, czy do tyłu, czy jak skoczek, prawda. No. Także dziękuję serdecznie. My po przerwie jeszcze zostaniemy, a na razie około 5-10-minutowa przerwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Bardzo dziękuję.